Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek, już chyba trzeci, z Sonic the Hedgehog, albo Sonic 06, albo Sonic Next Gen, albo whatever, z historii Shadowa. Nagrywam to już czwarty raz. Może opowiem o tych trzech razach, jakie próbowałem nagrać, ale... Już tak mi się nie chce czekać, żeby po prostu odpalę tą cutscenkę. Opowiem wam już we Flamecore. My precious Chaos Emerald. You are also beautiful. Your mysterious brilliance. Omega? What's he doing here? It seems he's in standby mode. What could have possibly happened to create this future? Yes. This is Rouge. Understood. We'll be there in a minute. It looks like Sonic and his friends have found something too. Let's go. It's not like we can do anything for him now. Yeah. You guys are so slow. Look. A Chaos Emerald! You've already found one! Well now, I may not look it, but I'm a real treasure hunter. Unlike a certain echidna I know. What? Heh! Have you guys discovered anything? Yeah. I received a signal indicating there's a Chaos Emerald here, but... You mean we've gotta go through there? If you don't like it, you can stay here. You've got to be kidding. Don't be late. Same to you. No i jesteśmy w moim ulubionym poziomie. Więc dobra, mogę wreszcie powiedzieć o co chodzi z tymi moimi trzema razami. Otóż próbowałem już to nagrać trzy razy. Dwa dzisiaj i jeden raz w zeszłym tygodniu. I po prostu... Jakby to powiedzieć? Może najpierw zacznę od tego pierwszego. No to było najlepiej. Więc nagrałem sobie godzinę gameplayu, znaczy ogólnie godzinkę sobie nagrałem, to oczywiście jest wszystko live commentary. No i wszystko było fajnie, cacy i w ogóle. A w końcu na następnego dnia biorę się za montowanie i nagrał się gameplay. I mówię, kurde no, to już jest moje szczęście, że chcę wreszcie wracać na YouTube z nagraniem i tak dalej. I co oczywiście się staje? Nie nagrywa się gameplay. Więc to było tak bardzo w moim stylu, raczej w stylu życia. I mówię sobie, dobra, ochłonę. I zastanawiam się, czy stwierdzić, czy krzanie to wszystko, czy coś robię. No i dobra. Więc w przeciągu tego tygodnia przeszedłem sobie na szybko historię Sonika i właśnie te 31% historii Shadowa. No i było fajnie w ogóle. Dzisiaj tak sobie siadam. I dobra. Ale też muszę nadmienić, że wpierw rano sobie ubzdrałem, że sobie wyczyszczę trochę kompa. Bo był pełny kurzu i stwierdziłem, i miałem taki dzisiaj kapes, a wyczyszczę sobie kompa. No i zrobiłem to. I w ogóle było fajnie. No i tak sobie zasiadam do tego nagrywania. No i pierwsze nagranie. No okej, okay, fajnie, wszystko pięknie, ładnie. Bo jakieś 15 minut dochodzę. Nagle wywala nagranie. W sensie nagle komputer mi się sam wyłącza.
myślę sobie, co się kurde dzieje. No ale dobra. No, może nie wiem, się skraszował, jak akurat nie patrzyłem, bo jedyne co mam na ekranie obecnie to jest Audacity, więc za bardzo nie widzę, czy mógł jakiś error się pokazać, po prostu szybko się wyłączył, ale po prostu nie zwracałem uwagi, coś się pokazało, że trzeba było kliknąć i tego nie zauważyłem. No ale dobra, walić. Włączam sobie od nowa ten komputer. I jest wszystko pięknie, cacy. Włączam sobie znowu nagrywanie. Tym razem 5 minut nagrywań. I się wyłączę. Mówię sobie, kurde, co się stało. Czyli ja przez przypadek coś spieprzyłem. Czyszcząc go, czy kurde... Coś się popsuło tak autentycznie. Otwieram sobie ten komputer. Stwierdziłem, że tak być nie może, że sprawdzę. Informatykiem jestem, więc kurde powinienem ogarnąć, co się dzieje. No i tak otwieram tego kompa. I patrzę, i wentylatorek mam odpięty. Więc no, miałem już wyzywać w ogóle. A stwierdziłem, że to... A po prostu zauważyłem, że to czysta moja głupota i nie rozwali. Co w sumie dobrze, że przy tym drugim się zorientowałem i postanowiłem to sprawdzić, bo w sumie... troszeczkę... to mogło zrobić damage komputerowi, taki fizyczny, a nie, że tylko wyłączyłby się, bo się przegrzewa. Nie, to mogło autentycznie zrobić jakiś nieodwracalny, jak to się mówi, szkodę nieodwracalną. No ale nagrywam to już czwarty raz, mam nadzieję, że takich niespodzianek nie będę miał już. Bo inaczej się bardzo zdenerwuję. Ironia po prostu sama się aż się pisze. Nie, to było piękne. W życiu mi się tak nie zdarzyło. Widziałem to raz na... gameplayu, że komuś się tak zrobiło, ale mi tego w życiu... Ale nie, to było piękne po prostu. Akurat gadałem, że no... Akurat, że no, że czwarty raz to nagrywam, że nie będzie problemu. I akurat najmniej możliwa rzecz, jaka może mi się przytrafiła. Nie no, po prostu... Po prostu dziś jest dla mnie świetny dzień. Dziś jest po prostu dzień zarąbisty. Ale no, co się wydarzyło od czasu... No nie idź tam. Od czasu mojego niepobytu z gameplayowaniem. Sonic the Movie wyszedł, Sonic szybki jak błyskawica. Mam nawet plakat, tego, który czeka aż dostanę... Aż ogarnę, jak to się mówi, wieszaki na plakat, żeby ładnie go zawiesić. Podobał mi się bardzo. Polecam obejrzeć moją pogadankę. Hashtag polska reklama. Więc no, polecam moją pogadankę, tudzież recenzję obejrzeć. Jak chcecie bardziej detaliczną opinię. Więc no. Byłem już na tym filmie dwa razy. To jest pierwszy film, na którym byłem więcej niż raz w kinie. I nie żałuję. W sumie poszedłem trzeci. Tylko po to, żeby zdobyć tą drugą figurkę. W ogóle śmieszne jest też to, że pytałem się Heliosa, czy będą właśnie jakieś promocje. Ja rozumiem, że mogli nie wiedzieć o tym, ale jak czuję się oszukany, że jednak ta figurka starego Sonika przemalowana i ten kubek i trzymadło na popcorn, pudełko na popcorn jednak są. Jestem jednocześnie zły, szczęśliwy i zaskoczony. ale to chyba dobrze. Ale ostatecznie to dobrze, że go mam. W sumie się właśnie zastanawiam na tym, żeby po prostu iść trzeci raz na to, żeby zdobyć drugi wariant kubka i drugą figurkę. To było świetne. W sumie no nawet nie muszę iść na ten film, tylko po prostu mogę poprosić o to i tyle.
to byłoby dość w moim stylu, ale... ale no, o jest. Epilepsja! Wyszedłem trochę z prawy z nagrywania, więc jakby mi się tak trochę... zastanawiam nad tym, co powiedzieć, albo... Albo co? No nie. Albo... przedłużam właśnie tak wyrazy. Przepraszam bardzo. I czy mi się uda? Bo nad tym mam duże problemy z każdym chyba mojej sesji nagraniowej. Z tymi dźwiami. I to tylko rusz. O. Całkiem nieźle poszło. Jakie you saved me? Byłeś przed tą cholerną jaskinią. Od co ci chodzi w ogóle? Nie. Dobra, wali was w sumie. Ja sobie idę do końca poziomu. Nie. Wow. Dobra, Warhawk. Chyba bądź. Żebym nie zginął tylko. Nie wiem czemu jak... Czasem właśnie w tym miejscu przeważnie. Jak ktoś spada, to na dole wykonuje animację... chybotania się na krawędzi. Nie wiem o co w tym chodzi. Ale tak się dzieje. No nie, nie B. Dobra, cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk i jadymy. I nauczyłem się trochę za moim pierwszym razem, żeby robić kopie zapasowe save'a. Zanim zacznę nagrywać, to po prostu teraz będę robił kopię zapasową save'ów. Zawsze. No właśnie ten wypadek. I found a chaos emerald. Don't touch it. What? What's this? Jako już widzieliśmy już walkę z Iblisem, to po prostu zrobię timelapse tego, a nie będę tu jakoś komentował, bo to jest, jak dobrze wiemy, nudne w cholerę i wszyscy mają to w dupie. Speedrun, kurde. Jak to mi nie da rangi S, to się zdenerwuję. Bo to był wręcz perfekcyjny Iblis. Dobrze! Perfect! I jak stracę jakimś cudem to nagranie, to mi... To będę płakał, bo to było bardzo dobry... Bo to był bardzo dobry Iblis. I bym płakał, jakby się nie udało. Bo jak nieperfekcyjnie, aż tak bardzo perfekcyjnie wychodzą bossowie, to jestem z siebie dumny wtedy. Chaos control!
Shadow. Shadow. Shadow? And he doesn't have a Chaos Emerald anymore. Agent Rouge, report your status immediately. Have you retrieved the Book of Darkness? Well, I'll provide a full report shortly. Right now, I have a priority situation to deal with. I need to contact E123 Omega immediately. Zauważcie, że w tej cutscence, znaczy najpierw opowiem w ogóle co się stało, więc połączyliśmy siły dwóch szmaragdów chaosu, przez co mogliśmy się przenieść do przeszłości. Sonic i reszta się przenieśli, tak samo jak Rouge. Shadow, no jak mogliście widzieć, podążył za Mephilesem. I teraz po prostu szukamy Omega. Więc jakbyście mogli zauważyć, a raczej usłyszeć, to do Scepter of Darkness agent GUN powiedział jako Book of Darkness. To jest mały element z bety, który zapomnieli wyciąć. Że Scepter of Darkness było wieloma rzeczami tak naprawdę. Jedne co przetrwało, znaczy właśnie jednym między innymi jedną z nich była było Book of Darkness. No i to jest taka fajna rzecz z Betty O6, jakby to można powiedzieć. Wow. Można ogólnie ten poziom pominąć. Znaczy, jak się odpowiednio wysoko... jak się odpowiednio wysoko wyleci, to można naprawdę go pominąć, bo można spaść do tego Gold Ringu od razu, bo nie jest niczym chroniony. To jest tylko niewidzialna ściana do pewnego stopnia, do pewnej wysokości. I... No, znika od razu, jak się tych przeciwników pozbawi. I myk. I jesteśmy tutaj i zaraz będziemy mieli E123 Omega. A była bardzo dobra już. Yes! Easy! Czyli na razie mam BSS. Bs. This is a charming little place. Hi, long time no see. Rouge the Bat. Situation understood. What would you like me to do? Take this and deliver it to Shadow. System reactivation countdown initiated. Backup power source. Spare magazine secured. Command program priority changed. New mission, Shadow support. External access no longer permitted. Confirmed. I'm counting on you. So, decided to void your return ticket now, did you? Why are you here? Did you ruin this world? The answer is yes and no. Perhaps it's better to show you. Yes, that's you.
After the world was devastated by Iblis's flames, what do you think happened? A search for the guilty. Who did this, you may ask? Humanity wasn't just jealous of your power. They feared it. They used this incident as an excuse to hunt you down. Come with me, Shadow. Let us punish this foolish world of humanity. It's only fair to give back what was intended for you. You have every right to want justice. That's absurd. Whatever it is you want to do, you can do it alone. You forgive humanity this folly, then? I determine my own destiny. Więc dobra, dużo się wydarzyło. Więc wpierw... Such foolishness. Very well. Let's see if you can entertain me. Więc wyjaśnię. Rouge wysłała Omegę, który właśnie przeszedł w stan, można powiedzieć, hibernacji na 200 lat, żeby donieść szmaragd do Shadowa. Donieść szmaragd do Shadowa i poszedł sobie. Mephiles naprawdę wyjaśnił Shadowowi, co się tak naprawdę stało w tym świecie. Po tym jak Iblis przejął świat, to... po tym jak Iblis przejął świat, ludzie po prostu zaczęli szukać winnego. No i przez to, że bali się mocy, jaką posiadał Shadow, jako wiecie, ostateczna forma życia i tak dalej, to zamknęli jego. I no. Bardzo fajny Mephiles. Bardzo lubię muzykę swoją drogą w tej walce. I swoją drogą dziwi mnie to, że Shadow jakoś nie wykrył energii szmaragdu chaosu z Omegi, jak przy nim grzebał. Ale dobra, to tylko moja taka... takie moje ale. Małe. Ogólnie też muszę powiedzieć, że takie moje małe ale, że bardzo nie lubię Mephilesa, boże Mephilesa. Mephilesa to ja kocham, ale bardzo nie lubię... bardzo nie lubię Omegi w O6, bo po prostu po pierwsze jego voice actor według mnie jest do dupy i może mam mały bias do Sonic Heroes i do tamtego voice actora, który robił głos Omedze, ale po prostu według mnie był lepszy. I ten Omega, który jest bardziej tak pokazywany jako robot, a nie to, co było w Heroes, bo w Heroes był zdecydowanie bardziej w cudzysłowie ludzki niż tutaj. Właśnie za bardzo wzięli według mnie sobie do serca to, że on jest robotem w O6, jak mi się wydaje. I przez to, jak on gada właśnie, jak się porusza, to dla mnie jest takie no, nie lubię Omegi w O6. Jest, kolejny S. Dobrze. Więc no, to jest tylko taka moja... Taka moja...
takie moje ale. Jedno do Usyx, więc jedno mam, ta gra nie jest perfekcyjna, jak żadna nie ma perfekcyjnej gry, ale no. Tak tylko chcę ci powiedzieć, że bardzo nie lubię Omega Evo 6. Mephiles! It appears Mephiles is no longer here. I will assist in pursuing him. No i Team Dark jest w komplecie, znaczy zaraz, bo jeszcze się musimy spotkać z Rouge, ale Team Dark jest w komplecie. Uwielbiam w ogóle, że nie licząc Team Chaotix, to tak naprawdę Team Dark to są jedyni tak naprawdę, którzy są w każdej grze pokazani od Sonic Heroes razem. Znaczy no, nie licząc też Sonic Free Riders. Tam Team Dark się różnił, ale w Sonic 06 byli razem, no jak tutaj widać. W Sonic Colors DS byli razem. W Sonic Forces byli razem. W Team Sonic Racing byli razem. Lubię to bardzo. Znaczy Team Chaotix oczywiście też, praktycznie zawsze był razem. Od razu mówię, że TSR się nie liczy, bo tam tym się nie nazywa nawet Team Chaotix, tylko Team Vector, więc no. Ale no. Bardzo mi się to podoba, że Team Dark, bo Team Dark bardzo lubi Team Dark. I jeszcze powiem tak dodatkowo, że tak naprawdę sądzę, że tak jeszcze a propos do Omegi, że nie aż do Team Sonic Racing według mnie nie było dobrego Omegi. Od Shadow the Hedgehog aż do Team Sonic Racing według mnie nie było dobrego Omegi. Mam nadzieję, że jeśli Omega będzie w Sonic 2021, to to, że będzie lepiej zrobiony, tak? Właśnie jak Team Sonic Racing, jak Sonic Heroes, ewentualnie trochę jak Shadow the Hedgehog, ale to, co było pomiędzy, nie. Hi. It seems like Eggman's machines are looking for you. What did you do this time? Nothing. Their target is probably Mephiles. What is Eggman up to? Who is Mephiles? I'm gonna ask him directly. Hey, wait a sec. I can handle this alone. You keep track of Mephiles. He finally shows up again, and then he leaves before even saying hello. Well, it seems his little trip hasn't changed him. This is Rouge, GUNHQ? Yes. Pull all available data on an item called the Scepter of Darkness for me.